Ciągle jest. Oglądamy. Supernova TV. Zawsze w środku sportowych emocji. Supernova TV. My przyjechaliśmy w ostatniej chwili, więc nie mogliśmy zobaczyć meczu, ale podobno był wspaniały. No tak, na pewno kibice tutaj w Jagiellonii mogą się cieszyć, bo nie dosyć, że obie drużyny stworzyły widowisko, to jeszcze punkty zostały w Białymstoku. Dokładnie. A jaki był wynik? No niestety przegraliśmy 1-0. Widziałem w drugiej części, że wasz bramkarz bronił zupełnie innej bramki. Dlaczego? Dlaczego bronił innej bramki? Starał się robić swoją robotę. Rozmawiamy z zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Jakie są Państwa nastroje po tym meczu? No wygraliśmy, to bardzo dobre, prawda? Ciężki mecz, który mogliśmy równie dobrze zremisować. Wygrywamy. Radość jest duża, bo przesuwamy się znacznie w tabeli. Możemy jeszcze raz zacząć? Weź troszeczkę w dalszym planie, troszeczkę, jakbyś mógł, dobra? Dobrze. Supernova TV, jesteśmy świeżo po meczu Jagiellonia Białystok, Polonia Warszawa. Rozmawiamy z zawodnikiem Jagiellonii Białystok, panem Tomaszem Frankowskim. Jak nastroje po meczu? No tak jak widać, po mojej minie. Przeszczęśliwy jestem, bo wygraliśmy spotkanie, które równie dobrze mogliśmy zremisować. Rozumiem. Nie, ja się chyba zacinam, nie? Kolego, ale przygotuj się. Prawie.